Ostatnio pogadaliśmy sobie o smartfonach do 1500 zł, no i tam sprawa była raczej prosta. Natomiast dzisiaj pogadamy o smartfonach tanich, czyli do 600 zł, no i tutaj niestety tak łatwo nie jest, bo łatwo się nadziać i kupić coś wybrakowanego. Na szczęście wybraliśmy dla Was trzy modele i trochę sobie dzisiaj o nich pogadamy. Także co, zaczynamy. Smartfony do 600 zł to najniższa sensowna półka cenowa. Sensowna, bo w jej ramach możemy liczyć na płynną pracę w większości aplikacji, w mniej wymagających grach, przyzwoite zdjęcia i znośny czas pracy na baterii. Oszczędność widać też w zastosowanych materiałach czy ekranie. Zwykle jest to LCD, a obraz wyświetlany jest w rozdzielczości HD. Wielu osobom to jednak wystarcza. I nic dziwnego. Rzecz w tym, że niska półka cenowa jest zalana miliardem różnych urządzeń i dlatego wybór jest naprawdę trudny. Z flagowcami sprawa jest w końcu znacznie prostsza. Topowe urządzenia walczą ze sobą o milimetry i najczęściej decyduje wzornictwo, które najbardziej przypadnie nam do gustu. Na co więc warto zwrócić uwagę? Na pewno na to, żeby smartfon miał przynajmniej 2 GB pamięci RAM, bo to takie absolutne minimum. Dobrze by było, żeby miał też przynajmniej 32 GB pamięci na dane, dlatego że sam system Android zabiera nawet 10 GB, a do tego dochodzą jeszcze aplikacje, których nie można przenieść na kartę pamięci w większości przypadków, czy zdjęcia i filmy. Procesor jest tym podzespołem, na którym niestety często oszczędza się najbardziej. Snapdragony z serii 6 mają to do siebie, że wiele ich iteracji mocno się zestarzało. Najlepiej z nich wypada Snapdragon 632, ale na szczęście jest dość często implementowany. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie tego smartfona? Oczywiście ekran i rozdzielczość. Na więcej niż 720p nie mamy co liczyć, za to ekran może charakteryzować niezła jasność, co przyda się w trakcie korzystania w pełnym słońcu. Może mieć też ochronę w postaci Gorilla Glass. Dobrze jest też, by telefon miał złącze USB-C, czytniki niepilarnych oraz NFC. Niestety, zwykle jednak nie możemy mieć tego wszystkiego naraz, dlatego najpierw ustalmy, co jest dla nas najważniejsze. No dobra, tyle o szczegółach, a teraz przejdźmy do konkretów. Wybraliśmy trzy modele, które naszym zdaniem są najbardziej opłacalne w cenie do 600 zł. I na początku warto wyróżnić Xiaomi Redmi 8, a to dlatego, że telefon spełnia najważniejsze warunki, choć oczywiście idealny nie jest. Bateria? 5000 mAh, co daje naprawdę długi czas pracy. Ekran? 6,2 cala. Do tego 3 GB RAM-u i przyzwoity procesor. Jasne, nie jest to monstrum, ale w tej cenie naprawdę trudno się przyczepić. Nawet jeśli brakuje NFC i żyroskopu, który to mógłby się przydać w niektórych grach. Jeśli jeszcze bardziej chcecie zaoszczędzić, to zainteresujcie się słabszą wersją Redmi 8A. Telefon jest tańszy o kilkadziesiąt złotych, a to za sprawą braku skanera linii papilarnych i dodatkowego modułu aparatu do tworzenia efektu rozmytego tła. No, jeszcze plecki wyglądają mniej estetycznie. Cała reszta jest już natomiast w zasadzie taka sama. Mamy do czynienia z tym samym wyświetlaczem, procesorem, dostajemy też tyle samo pamięci. Ostatnią propozycją jest przyzwoity budżetowiec Samsunga, czyli Galaxy A10. Telefon może pochwalić się niezłym procesorem i 2 GB RAM-u. Do tego ma NFC, czego brakuje w telefonach Xiaomi. I choć pozostałą część specyfikacji, jak bateria czy aparat, również wygląda przyzwoicie, to po prostu odstaje od modeli Redmi 8. Czas pracy na baterii wypada znacznie gorzej, aparat wyraźnie odstaje. Nie znaczy to jednak, że telefon nie jest wart swojej ceny, bo jest. To propozycja szczególnie dla tych, którzy nie przepadają za nakładką Xiaomi na Androida. Jeśli któryś z tych smartfonów Wam się spodobał, to zerknijcie na opis filmu pod spodem. Tam znajdziecie linki do polskich sklepów, pod którymi sprawdzicie aktualnie najniższe ceny. I co, tymczasem ja się żegnam, trzymajcie się, do następnego materiału.